A powiedzmy, jak długo zajmuje Ci napisanie jakiegoś utworu? Piszesz to etapami? Czy faktycznie siadasz, masz daną chwilę, emocje, piszesz i jest okej? Bardzo różnie, bardzo różnie. Ja z jednej strony mam takie momenty inspiracji, kiedy coś bardzo, bardzo wpłynie na mnie i rzeczywiście siadam i piszę, ale też wyznaję taką zasadę, że trzeba to praktykować, tak jak aktor. To jest trochę jak sportowiec, który ma te momenty weny i uniesienia, ale tak naprawdę musi codziennie, albo przynajmniej regularnie trenować. Tak samo pisanie. Rozmawiam też z różnymi pisarzami i wiem, że oni też mają swoje, każdy ma swoje techniki pisania, ale starają się to robić jednak jak najczęściej, nie bazując tylko na tych momentach weny i uniesienia. Chociaż wtedy jest najpiękniej. Najprawdziwiej chyba. Prawdziwiej może nie, ponieważ ta prawda artystyczna ma swoje różne odcienie. I czasami jesteśmy w nastroju radosnym, czasami w nastroju smutnym, ale takie jest życie, więc staramy się pisać o wszystkim. A ten warsztat i ta regularność pracy jest po to, żeby język oddał wszystko, co pomyśli słowo. To jest cytat, może niedokładnie go przedstawiłam, ale tak jest tego sens, żebyśmy im bardziej to praktykujemy, tym jesteśmy w tym bardziej autentyczni. Sprawni. Autentyczność wynika z serca. Tutaj mówimy jeszcze o technice, ale tak.